Siemano, siemano. Dzisiaj bierzemy się za trochę inny temat, a mianowicie produkcję wideo. Chciałem wam pokazać, omówić, może zabrać się za jakieś podstawy programu, z którego ja korzystam. Programu, który jest darmowym programem, który jest dostępny zarówno pod Linuxa, jak i pod Windowsa i jest dobrą alternatywą dla takich programów jak na przykład Sony Vegas. W zasadzie do Vegasa to on jest bliźniaczo podobny, natomiast jest programem open source'owym, programem, który jest udostępniony dla użytkowników, którego kod źródłowy jest udostępniony dla użytkowników. Natomiast to, co nas interesuje, to to, że można sobie po prostu legalnie za darmo pozyskać program, który jest też dosyć lekkim programem. Mimo bardzo bogatej funkcjonalności, on jakoś nie jest potężnie zasobożerny, także dla wszystkich, którzy mają odrobinę słabsze komputery, to również polecam. No ale może bez zbędnego pierdolenia, po prostu przejdźmy do rzeczy. Kden Live, bo jeżeli jeszcze o tym nie wspomniałem, to o taki program mi chodzi. Jest programem, w którym ja w zasadzie wszystko montuję już od bardzo, bardzo dawna. Nie korzystałem ani z Vegasa, ani z After Effecta, ani z innych takich komercyjnych programów. Co w zasadzie myślę, że was nie dziwi, bo takie moje podejście się gdzieś tam manifestuje w wielu aspektach mojego życia, ale mniejsza o to. Żeby sobie pozyskać ten program, to w zasadzie wystarczy jedynie wejść na stronę kdenlive.org. No i tu jest od razu taka wielka ikonka, gdzie można sobie kliknąć, żeby sobie to pobrać. Po kliknięciu oczywiście wyświetla się dużo instalek pod Linuxa, to prawdopodobnie większość z was nie będzie interesowało. Natomiast tutaj macie instalkę z Windowsa, wystarczy ją sobie ściągnąć i zainstalować jak każdy inny program. No i po zainstalowaniu i po kliknięciu powita was ten obraz. Znaczy nie, nie ten obraz, bo tutaj to ja już sobie robię mój teledysk nowy swoją drogą, do którego was zapraszam. W momencie, kiedy to oglądacie, on już prawdopodobnie będzie dostępny na kanale Helvetę, ponieważ z przyczyn różnych ludzkich, wiecie, zdarzeń Grimspect Kult nie istnieje, już teraz jest Helvetę. Mniejsza o to. Link będzie na dole. To, na czym powinienem się teraz skupić, to to, co zastaniecie, kiedy otworzycie sobie nowy projekt. Po odpaleniu nowego projektu prawdopodobnie pojawi wam się takie okienko z ustawieniami tego projektu. Wiecie, jak w większości programów graficznych czy tam do montażu wyświetla wam się po prostu takie ustawienia wstępne, które chcielibyście mieć w swoim filmie. I tak odpowiednio możecie tutaj wybrać sobie, jaki będzie folder, w którym wam się będzie cały ten projekt zapisywał. Możecie sobie wybrać ilość FPS-ów, czyli klatek na sekundę, gdzie standardowo dla kina jest to 25, 30. Jeżeli chodzi o gry wideo, no to jakby dzisiaj wiadomo, że standardem już ma być 60, niby niektórzy mówią o 120, w przypadku zwykłych szarych ludzi jest to dalej 25, tak jak w 99, chociaż może to tylko u mnie dalej jest taki standard, no ale mniejsza o mnie. Gotowe template, jeżeli chcielibyście, możecie sobie wybrać z tej listy, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kliknąć sobie tutaj w tą ikonę tych suwaczków i stworzyć swój template. Jeżeli na przykład chcielibyście zrobić sobie film, który będzie pionowy, to znaczy jeżeli chcielibyście zrobić sobie coś na przykład na TikToka w formie pionowej albo na Instagrama kwadratowe, no to też możecie sobie tutaj swoje domyślne wymiary wpisać i zrobić projekt w wymyślonym przez was rozmiarze i klatkarzu. Poniżej w swoim nowym projekcie możecie sobie wybrać jeszcze, ile na start chcecie mieć ścieżek wideo oraz ile chcecie mieć ścieżek dźwięku, no ale to wszystko można sobie ustawić też później, ponieważ program, jak sobie wrzucicie do swojego projektu, nie mając ustawionego template'a, pierwszy plik wideo, no to program was zapyta, czy chcielibyście, aby domyślnie przestawić wszystkie parametry projektu na parametry tego pliku wideo, który wrzucacie, czyli na przykład jeżeli sobie coś nagracie telefonem w 29 czy tam 30 klatkach na sekundę i to będzie w rozdzielczości powiedzmy Full HD 1080p, to program was od razu zapyta, czy pod ten wycinek, który wrzucacie, dopasować wszystkie ustawienia z projektu. Także przejdźmy już sobie do tego powstającego w wielkich bólach teledysku, bo ja muszę wam przyznać, że to jest chyba moja najmniej ulubiona część pracy. To znaczy, z jednej strony nie przepadam za nagrywaniem teledysków, chociaż są one potrzebne, żeby gdzieś tam się wypromować, bo wiadomo, że te obrazki wpadają ludziom po prostu bardziej w głowę i bardziej się to nadaje, żeby gdzieś puścić sobie reklamę czy jakiegoś posta sponsorowanego z teledyskiem, niż po prostu z graficzką i muzyczką. No a jeżeli chodzi o aspekt montowania, to już w ogóle nie jest moja bajka, w sensie jakby no nie jara mnie to za bardzo, mimo tego, że jest to potrzebne, ale z racji tego, że jest to potrzebne, pomyślałem sobie, okej, nie jestem jedyną osobą na świecie, która robi muzykę i musi sobie sama pod to zmontować jakąś grafikę albo zmontować jakiś film, więc dobra, omówię wam tutaj podstawowe funkcje, to znaczy interfejs tego programu, podobnie jak robiliśmy w przypadku FL Studio i w przypadku Reapera. Postaram się po prostu konkretnie przelecieć wszystkie opcje, wszystkie ustawienia i wszystkie triki, które mogą wam się przydać, jeżeli potrzebujecie zrobić sobie coś prostego, zmontować film, takiego vloga jakiegoś, czy taki poradnik, jak ja robię, albo może czy zmontować teledysk. Także polecimy sobie tutaj od lewej, zgodnie ze wskazówkami zegara. W pierwszym okienku
Mamy 4-5 zakładek. Pierwsza to jest Project Bin, czyli po prostu nasz kosz, w którym sobie wrzucamy wszystkie nasze nagrania, które chcielibyśmy tutaj mieć, albo inne pliki, jakby muzykę. Wszystko, co chcielibyśmy mieć w projekcie, przeciągamy sobie po prostu zwyczajnie z jakiegoś foldera, gdzie to mamy wrzucone tutaj do projektu. To się będzie tutaj pojawiać. Tu jest wykaz wszystkich właśnie ścieżek, które w naszym projekcie, czy wszystkich może nagrań, które w naszym projekcie będą wykorzystane, ale też wszystkich napisów, jeżeli sobie dodajemy generalnie wszystkich pojedynczych elementów, które chcielibyśmy sobie wykorzystać. Jak widzicie, jest tutaj podany przy nazwie format, jest podany czas trwania danego wycinka i tutaj w nawiasie jest podana ilość, jaka znajduje się kopii albo pociętych fragmentów na naszym timeline. Do timeline'a to przejdziemy zaraz. Jeżeli przejdziemy sobie do kolejnej zakładki w tym okienku, czyli do compositions, to dostaniemy po prostu wykaz takich jakby relacji poszczególnych warstw między sobą, czy może efektów, które odpowiadają za przechodzenie jednej warstwy w drugiej, na przykład za przenikanie. Jeżeli chcielibyśmy nałożyć sobie na siebie dwa obrazy i chcielibyśmy, żeby one się przenikały, to na przykład stąd musimy sobie po prostu wybrać i przeciągnąć na jedną z warstw taki właśnie efekt. Chociaż możemy to zrobić również z pozycji timeline'a i tak nie chciałem za bardzo mieszać tych wszystkich zagadnień, chciałem omówić wszystko po kolei, no ale jednak generalnie gdzieś tam się przenikają te rzeczy, więc jeżeli chodzi o wrzucanie rzeczy w ogóle na timeline wszystkich efektów, wszystkich rzeczy ze śmietnika, znaczy z bina, wszystkich kompozycji, po prostu przeciągamy je sobie na wybrany fragment, ale do tego zaraz dojdziemy. Kolejna zakładka, czyli efekty, no to jest zakładka, z której ja korzystam zdecydowanie częściej i myślę, że wielu z Was będzie korzystało często, ponieważ tutaj mamy różne efekty. To znaczy takie efekty, wiecie, kreatywne. Można sobie dodać trochę szumu, można sobie trochę kolory zmienić, można sobie dodać jakąś animację, ponieważ większość tych efektów jest zależna od czasu, ale do tego dojdziemy zaraz. W poszukiwaniu tych różnych efektów, żeby nie trzeba było tak się, wiecie, przegrzebywać, przy czym ja też oczywiście wszystkich nie omówię, bo widzicie, jest tutaj z 15 folderów, w każdym jest 5 do 10 efektów. Można sobie po prostu w wyszukiwarce tutaj na górze wpisać. Na przykład jeżeli chciałbym szum, wiecie, szum na ekranie, taki noise, jaki jest na kamerach VHS, to wystarczy, że wpiszę sobie tutaj noise. No i wyświetla mi wszystkie efekty, które dodają szum w jakiś różny sposób. Oczywiście efekty możecie sobie tak samo jak wtyczki, na przykład do Reapera czy do FL Studio, również dograć zewnętrzne. Ja raczej tego nie robiłem, bo nie jestem jakimś potężnym, wiecie, montażystą filmów, w sensie tak się średnio znam, robię to z potrzeby. Natomiast jeżeli brakuje Wam tu jakiegoś efektu, pełno pluginów jest dostępnych w internecie do pobrania i do wrzucenia sobie tutaj, żeby rozbudować jeszcze ten program. Dobra, dalej. Kolejne dwie zakładki. Raczej chyba będziecie do nich rzadziej zaglądać, to znaczy ja to mówię ze swojego doświadczenia. Ta Clip Properties pokazuje po prostu, jeżeli zaznaczymy sobie jakiś klip, zróbmy to teraz, o, zaznaczmy sobie ten klip. Tutaj będziecie widzieć wszystkie informacje o nim, to znaczy przepływowość dźwięku, kanały, w sensie czy w stereo, czy w mono. No i w zasadzie tak dalej, nie, jakby framerate, rozdzielczość, nie ma może za bardzo powodu, żeby to wszystko omawiać. Po prostu macie tu informacje na temat zaznaczonego domyślnie w danym momencie klipu. No a ostatnia zakładka to po prostu historia cofania, to znaczy za każdym razem, jeżeli coś cofniecie, no to wam się tutaj gdzieś wylistuje. Jeżeli chcielibyście wrócić parę kroków wcześniej, albo do jakiejś, wiecie, kopii zapasowej, ona również tutaj będzie. No a skoro już mowa o kopii zapasowej, chociaż nie chciałem mieszać, chciałem, żeby to było maksymalnie ustrukturyzowane, ale nieważne, jeżeli coś wam się popierdoli w projekcie, zrobicie jakieś błędy, coś zrobicie źle, albo coś wam się po prostu spieprzy i nie wiecie, jak wrócić do poprzedniej wersji, to tutaj, w zakładce Project, będziecie mieli Open Backup Files i tam będą wszystkie te backupy, które program robi automatycznie. Dzięki temu będziecie sobie mogli wrócić na przykład do tego, co robiliście 10 minut temu. Kolejne okienko, czyli to tutaj po środku, to jest okienko z podglądem aktualnie zaznaczonego klipu, czyli tak samo jak tutaj mieliście po prostu suche informacje, to znaczy dane techniczne o nim, tak tutaj możecie sobie go po prostu obejrzeć. Sam ten jeden klip, sprawdzić co tam jest, sprawdzić jak się odtwarza. Mamy tutaj do wyboru oczywiście opcje takie, żeby go puścić, czy tam, że sobie cofnąć, pokazuje nam ile klip już trwa, ale mamy też opcję wyboru jakości podglądu i ja oczywiście z mojego doświadczenia polecam Wam raczej korzystać w tych małych okienkach z niskiej jakości, to znaczy raczej nie 1:1, ponieważ jeżeli nie macie mocno
mocnego komputera, no to generalnie wiadomo, że będzie się to ładować dłużej, może to po prostu lagować, a i tak wyświetlamy te podglądy raczej w małych okienkach. One i tak, wiecie, nie mają 1080 w pionie, także no, bardzo nie ma sensu, żeby to odpalać z najwyższej możliwej rozdzielczości. Ja, szczerze mówiąc, korzystam sobie poglądowo z najniższej rozdzielczości. Dzięki temu, że klip odtwarza się płynnie, to o wiele łatwiej jest, wiecie, dobrać coś na przykład w rytm utworu do bitu. Łatwiej jest wtedy wyczaić, czy wszystko wchodzi w punkt, no bo klip nam się nie renderuje długo, nie zacina się. No i tak, zdecydowanie ważniejszym okienkiem, bardziej przydatnym okienkiem jest to tutaj po prawej. To jest, oczywiście wielkość tych okien możecie sobie zmieniać, możecie sobie jakieś tam przestawiać, natomiast domyślne ustawienie programu wygląda właśnie w ten sposób, że jest to tutaj po prawej. Tutaj widzicie podgląd, ale nie pojedynczego klipu, który macie zaznaczone, wiecie, niewyedytowanego i tak dalej, tylko widzicie podgląd z timeline'a, czyli z linii czasu. Tutaj zobaczycie to, co zobaczycie już potem w wyrenderowanym projekcie, ze wszystkimi efektami i tak dalej. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ustawicie sobie tutaj, analogicznie jak przy podglądzie klipu, przy podglądzie całości niższą rozdzielczość, no to zobaczycie to w niższej rozdzielczości. Jeżeli ustawicie sobie 1:1, to program będzie Wam pokazywał wszystko już w jakości wyjściowej, to znaczy w najwyższej rozdzielczości, która oczywiście wymaga najwięcej czasu, żeby się doładować, zanim sobie to puścicie. I nie są to oczywiście, wiecie, czasy ładowania, nie wiem, z After Effecta, który potrafi, kurwa, 5 minut ładować, wiecie, 5 sekund materiału, to po prostu generalnie, jeżeli nie macie najświeższego komputera, będzie Wam lepiej w tym małym okienku pracować na podglądzie o niższej jakości. Tu pod tym macie jeszcze oczywiście podgląd na głośność, dzięki temu wiecie, zobaczycie, czy nic Wam się nie przesterowuje. Jeżeli tutaj wbija do zera cyfrowego, świeci się na czerwono, znaczy, że po prostu to, co nagraliście, to, co mówicie, albo muzyka, która tutaj leci, będzie Wam pierdzieć. Jeżeli jest tutaj blisko ciemnozielonego, znaczy, że będzie za cicho. Myślę, że to jest prosta sprawa, szczególnie jeżeli zwracam się do ludzi, którzy oglądali materiały z mojego kanału na temat robienia muzyki, to myślę, że to akurat ten miernik głośności nie jest Wam obcy, nie? Także idąc tutaj sobie dalej, zgodnie ze wskazówkami zegara, przechodzimy teraz w dół do tego okienka. W zasadzie najpierw powinienem sobie zaznaczyć tutaj audio mixer, ponieważ tutaj macie audio mixer, czyli analogicznie jak w każdym innym programie, gdzie robimy muzykę, mamy tutaj po prostu podgląd głośności i efektów wszystkich pojedynczych ścieżek. A tutaj, to gdzie jest podpisany master, mamy podgląd głośności i efektów już mastera, czyli po prostu dźwięku wyjściowego wszystkich ścieżek razem, zmiksowanych, które zobaczycie już w gotowym projekcie. Podobnie, jest podgląd głośności, jest suwak od głośności, jest też suwak od przesunięcia bardziej na lewy głośnik czy słuchawkę i bardziej na prawy, czyli po prostu od balansu czy też panoramy. Dla każdego macie te same dokładnie ustawienia. Na dole możecie wpisać konkretną wartość podbicia w decybelach, o jaką chcecie dać coś głośniej, a tu na górze ścieżkę możecie albo wyciszyć, albo wysolować, żeby grała sama. Możemy też sobie coś nagrać, ale ja się nie spotkałem jeszcze z tym, żeby w Kaden Live ktoś nagrywał dźwięk. No i klikając sobie tutaj, albo klikając na dole tutaj, możemy sobie przejść do wszystkich, do listy wszystkich efektów, które wrzuciliśmy sobie na daną ścieżkę. No i dla przykładu zaznaczyłem sobie pojedynczy klip, który właśnie ma już narzucone parę efektów, bo widzicie, już tu jestem gdzieś w trakcie pracy. To wszystko wygląda w ten sposób, jak wspominałem wcześniej. Nie będę omawiał, co robi pojedynczy efekt, bo no, kurwa, to się mija z celem. Natomiast uważam też, że takie jakby jak noise, czy kontrast, czy jasność, czy saturacja, to są rzeczy trochę bardziej może nawet takie logiczne do jakby zrozumienia, co może robić dany efekt. O kurwa, co on może robić? Nazywa się kontrast. Ciekawe, co za pomocą niego zrobię. Także raczej takich banałów nie będę tutaj omawiał, natomiast omówię Wam z grubsza, jak posługiwać się tymi wszystkimi efektami, to znaczy, co robią pojedyncze suwaczki, ponieważ zwykle interfejs tych efektów tutaj kadenowskich jest bardzo podobny do siebie. I tak. Rzecz, której prawdopodobnie często będziecie używać, jeżeli będziecie korzystać z tego programu, to jest tutaj ustawienie efektów w zależności od upływającego czasu, czyli to dziwnie brzmi. Po prostu automatyzacja, to znaczy automatyczne zmienianie się jakiegoś parametru względem jakichś tam punktów na linii czasu, które sobie ustawimy. Czyli w praktyce klikam sobie na przykład tu i ustawiam sobie ten stoper z plusem, klikam. Widzicie, taka pineska się dodała. Teraz do tej pineski mogę wartość noise, czyli tutaj tego szumu, sobie zwiększyć z 20, które mi pasowało na przykład do... A niech będzie, kurwa, do 100, nie będzie nic widać. A potem sobie mogę to tutaj dać kolejną pineskę tym przyciskiem. No i zmniejszyć, powiedzmy, do 0. Teraz nie będę musiał nic już ręką regulować, bo w miarę jak będzie się odtwarzał ten klip, to jest linia czasowa dla tego pojedynczego klipu.
To reprezentację wizualną w ogóle macie tego tutaj, aczkolwiek ja nie wiem, czy z tego jest wygodnie korzystać. Ja raczej wolę korzystać szczegółowo z każdego efektu osobno. Natomiast jak sobie teraz to puścimy, no to widzicie, zmieniało się to. Z punktów ustawionych dla tej pineski dążyło do wartości dla tej, a potem dla wartości dla tej. Żeby sobie taką pineskę postawioną wyrzucić, to mając ją zaznaczoną, po prostu klikamy jeszcze raz w ten przycisk. Widzicie, jak zaznaczycie sobie istniejącą pineskę, to ten delete keyframe ma teraz minus, a nie plus. W sensie, no jest to logiczne, że ma minus, bo teraz możemy zabrać już, a nie dodać. Więc ja sobie to zabieram, bo nie chcę, żeby tak zjebanie mój klip wyglądał. I w zasadzie identyczna jest obsługa wszystkich innych efektów. Niektóre z nich mogą mieć po prostu więcej tych zmiennych, więcej parametrów. Ale z grubsza będzie to zawsze to samo. Także przejdźmy teraz do omówienia timeline'a, czyli w zasadzie tej takiej sfery roboczej odpowiednika, wiecie, playlisty w FL Studio. Miejsca po prostu, gdzie będziemy układać wszystkie swoje elementy, tam wrzucać efekty i tak dalej, po prostu takiej strefy, w której prawdopodobnie spędzicie najwięcej czasu, no bo tutaj najwięcej się po prostu dzieje. Żeby sobie coś na timeline'a wrzucić w ogóle, to z tego Project Bean wystarczy sobie jakiś element przyciągnąć. O. Tak więc na potrzeby tego poradnika skorzystamy sobie po prostu z jakiegoś jednego klipu, który tutaj mam. Klip z wózkiem sklepowym, który ktoś zajebał z Biedronki. Nieładnie. I teraz, tak jak wspominałem wcześniej, wystarczy go po prostu chwycić myszką i sobie tu gdzieś przeciągnąć. Z jednym małym zastrzeżeniem, widzicie. Nie wrzuci on się wam, jeżeli macie jedynie ścieżkę wideo przygotowaną, która nie ma korespondującej ze sobą ścieżki audio. To znaczy, dla takiej bardziej dogłębnej edycji, w tym programie mamy jakby na osobnych timeline'ach dźwięk i na osobnych timeline'ach obraz. Także jeżeli macie jakiś obraz, który ma w sobie dźwięk, to wiadomo, że żeby go wrzucić, musicie mieć, no tak logicznie myśląc, miejsce nie tylko na tę sferę wizualną, ale jeszcze ścieżkę, gdzie można by umieścić ten korespondujący z nim dźwięk. Także jeżeli wam się coś nie chce wrzucić, to prawdopodobnie, a ja czasem tam też się na tym łapię, mówię, co jest kurwa, czemu się nie chcesz wrzucić? Chodzi o to, że po prostu nie ma gdzie umieścić dźwięku. No i w takim wypadku wystarczy po prostu tutaj, gdzie macie tą zakładkę master i wszystkie ścieżki, kliknąć gdzieś prawym przyciskiem myszki i dać na insert track. Jeżeli chcecie usunąć, to wiadomo, że na delete track. Po kliknięciu na insert track wyświetla wam się okienko z dodawaniem tracków. Możemy sobie wybrać ile ścieżek, możemy sobie wybrać czy poniżej, czy powyżej tej odpowiadającej, którą tutaj mamy wybraną. Możemy sobie wybrać oczywiście, czy jest to samo wideo, czy jest to może samo audio, czy może jest to AV, czyli dźwięk i obraz na osobnych ścieżkach i możemy je sobie w jakiś sposób nazwać. Ja już tutaj nie będę dodawał ścieżek, bo już tutaj wszystko, co mi potrzebne mam, natomiast tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie jakiejś ścieżki, prawym przyciskiem myszki i na insert i wybieracie, co chcecie dodać i gdzie chcecie dodać. Jak już sobie tutaj coś dodaliśmy, o, może sobie zwiększymy tą przestrzeń roboczą. Najeżdżając na krawędź, widzicie, strzałka zmienia się w takie dwie strzałki. Te dwie strzałki, jak przytrzymacie, służą po prostu do rozciągania tej przestrzeni roboczej. W kwestii przybliżenia po prostu trzymamy kontrol i kręcimy myszką. W zasadzie jak w wielu różnych programach. Natomiast żeby się poruszać po timeline'ie, to po prostu możemy przewijać sobie kółkiem myszy. Jedziemy jakby w lewo bardziej albo w prawo, gdzie lewo odpowiada oczywiście za początek naszego utworu. Prawo to bliżej końca, no nie? Czas naszego timeline'u, czy też to po prostu ile już upłynęło z naszego utworu czasu, albo w którym jesteśmy momencie, widzimy tutaj na górze, przy odpowiednim przybliżeniu, tak jak ja mam teraz, czyli przy zoomie maksymalnym, widzimy podział nie tylko na sekundy, ale też na klatki. W wypadku, kiedy wiecie, no macie ustawione tam 30 FPS-ów, no to będzie to 30 klatek na sekundę. Ja natomiast mam ustawione w projekcie 25 klatek na sekundę, to jest bardziej kinowy taki klatkarz, dlatego jak widzicie, mam tutaj napisane 00 odpowiednik godzin, 00 jako minuty, 35 sekund i to jest jeszcze dzielone na wartość, znaczy nie dzielone, po dwukropku ma jeszcze wartość klatek na sekundę i tak widzicie, jest tutaj 35 sekund, 21 klatka. Tu jest oczywiście 22 klatka, no i tu już mamy oznaczenie, że kolejna to 23. 24, ona tam po przecinku ma jakąś wartość, bo to nie jest 25 pełnych klatek. Już nie pamiętam, jaka to wartość, ale nieważne. Po niej następuje już nowa sekunda, znowu z pierwszą klatką i tak dalej. Jako, że te klipy mamy z dźwiękiem i to utrudnia poruszanie nimi i manipulowanie ogólnie na timeline'ie, to możemy sobie kliknąć po prostu na klip,
albo na jego dźwięk. Bo widzicie, po zaznaczeniu od razu jest podświetlony na pomarańczowo, okej, to oznacza zaznaczenie, no ale podświetlony na pomarańczowo jest ten dźwięk też jego nieszczęsny, którego tutaj wiadomo, z oczywistych przyczyn nie chcę, więc wystarczy sobie kliknę prawym przyciskiem myszki i teraz, wybierając tutaj Ungroup Clips albo też Ctrl-Shift-G, mogę rozdzielić ten dźwięk i obraz, żeby poruszały się niezależnie. A skoro mogą się poruszać niezależnie, to mogę też je wypierdolić niezależnie, więc wypadł mi z tym dźwiękiem, bo jest mi całkowicie tutaj niepotrzebny. Kolejne rzeczy, które wyświetlają się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w klip i które mogą być przydatne, to jest oczywiście kopiowanie, wklejanie i usuwanie, natomiast to zwykle robimy skrótami klawiszowymi, ale możemy sobie na przykład przywrócić usunięte audio, możemy sobie klip wyłączyć, to znaczy po prostu on będzie niewidoczny, możemy sobie dodać markery, to znaczy odpowiednie znaczniki, do których coś dopiszemy w danym momencie, ale możemy sobie na przykład coś, z czego ja dosyć często korzystam, zmienić prędkość tego klipu, to znaczy po kliknięciu w Change Speed możemy sobie go przyspieszyć, wydłużyć, rozciągnąć. Możemy sobie zaznaczyć pitch compensation, czyli jeżeli przyspieszymy klip, ale nie chcemy, żeby wszystko brzmiało, wiecie, jakby jak muzyka nightcore'owa, no to możemy sobie ustawić, że mimo przyspieszenia klipu, żeby wysokość dźwięku się nie zmniejszała, bo analogicznie jak sobie zwolnimy, to wszystko będzie brzmiało spowolnieniu. Więc jeżeli nie chcemy, żeby wszystko brzmiało w spowolnieniu, no to wystarczy sobie to pitch compensation kliknąć. Wtedy będzie się tylko obraz przyspieszał. Dźwięk oczywiście również będzie przyspieszony, tylko jego wysokość nie będzie się zmieniać. No i kolejną istotną funkcją jest reverse clip, to znaczy można sobie go po prostu obrócić, puścić od tyłu. No ale okej, widzicie, ja mam tutaj pewne miejsce, w które chciałbym zmieścić ten klip, to znaczy widzę po fali dźwiękowej, gdzie uderza kick drum, ponieważ to zawsze jest najgłośniejszy punkt, więc będzie miał ten zielony obszar, czyli tę falę dźwiękową najbardziej rozciągniętą do krawędzi i chciałbym sobie to tutaj wpasować. Żeby sobie taki klip pociąć, to przyciskamy Shift i R, mając oczywiście ten klip zaznaczony. Oczywiście można to robić prawym przyciskiem myszki i wybierając opcji, ale myślę, że skrót Shift plus R jest skrótem, który jest wygodniejszy, szczególnie jak mamy, wiecie, kurwa, 5 minut klipu do zrobienia, tak jak ja mam teraz i muszę to wszystko ciąć. No i analogicznie tniemy sobie z drugiej strony. Jeżeli jesteśmy blisko krawędzi jakiegoś klipu, to, o, teraz to może nie, bo mam przybliżenie bardzo duże, ale to będzie nam przyciągać do krawędzi innego klipu, wiecie, żeby wyrównać, ale to sobie zaraz wykorzystamy. Usuniemy sobie jeszcze to. Po zaznaczeniu oczywiście delete'em usuwamy. Tylko teraz tak, jako że, tak jak mówiłem, program przyciąga, tak nas trochę kieruje do punktów na siatce albo do długości innych klipów, to ja sobie tego nie będę tutaj już odmierzał. Po prostu sobie najadę na klip, który już ma dobrą długość i przejadę, dorównam do niego długość naszego klipu. Widzicie, aż mnie to rozproszyło, bo jadąc sobie myszką, w pewnym momencie program nam automatycznie dopasuje. Widzicie, gdzie jest moja myszka, on już to automatycznie dociągnął, dopiero potem jak odjadę kawałek dalej, to się jakby odklei od długości tego klipu niżej. To jest przydatne właśnie, jeżeli chcemy jakąś długość mieć 1:1, wiecie, odtworzoną, więc ja sobie to tutaj przerzucam. No i teraz widzicie, kwestia efektów, ponieważ no ten klip tutaj był w kolorach takich, w jakich został nagrany. Tutaj już jest jakiś fioletowy. Co się stało? Kurwa, co się stało? Jeżeli słuchaliście uważnie tego, co mówiłem jakieś 10 minut temu może, kurwa, bo ten materiał znowu będzie miał pół godziny albo 40 minut, znowu nikt nie będzie oglądał do końca. A jeżeli tutaj jesteście w tym momencie, to w ogóle gratuluję wam, możecie mi napisać, ej, dotrwałem, rób więcej dłuższych materiałów, bo ja generalnie lubię robić trochę dłuższe materiały, tak na marginesie, bo no, formuła zrób coś tam w 10 minut jest spoko, ale mam wrażenie, że ona się dosyć szybko wyczerpuje, ponieważ dosyć szybko zaczynam powielać rzeczy po prostu, które no, robię sobie skróty, bo ja coś wiem. Plus oczywiście resztę mogę tam gdzieś pociąć w montażu i z tego faktycznie wychodzi 10-minutowy filmik. Natomiast dużo rzeczy takich, które chciałbym omówić, no gdzieś cierpią na tej formie, jeżeli tak muszę się, wiecie, spieszyć trochę albo pomijać niektóre szczegóły, żeby się zmieścić w tą taką oglądalną formę, wiecie, tam 10-15 minut. Także jeżeli jesteście jednak zainteresowani właśnie trochę dłuższymi filmami, w sensie takimi około 30-minutowymi, no to mi piszcie, bo tak jak mówię, mi daje trochę większą satysfakcję, szczerze mówiąc, jak mogę coś właśnie, no, wytłumaczyć bezstratnie, nie martwiąc się, że dobra, to mogę wyrzucić, bez tej informacji się obejdą, żeby było te 15 minut, żeby ludzie oglądali, żeby YouTube mnie tam gdzieś nie klasyfikował jako typa, którego ktoś klika i potem od razu wyłącza gdzieś tam w połowie, po 5 minutach, bo potem te dłuższe filmy się nie chcą niestety pokazywać. No ale mniejsza o to, mniejsza o dygresję.
efekty. Efekty, które narzuciłem. Dlaczego to się zrobiło nagle fioletowe? Ponieważ tak, efekty możemy sobie narzucać bezpośrednio na pojedyncze klipy, które wrzuciłem. Tak jak widzicie, mamy tu. Tutaj program jest na tyle uprzejmy, że nam w skrócie pisze na jakimś klipie, jakie efekty są wrzucone. Czyli na przykład szum RGB, mam jasność, mam kontrast. Na tym nie mam nic wrzuconego. Natomiast on się zrobił dlatego fioletowy, że na całej ścieżce, nie na pojedynczym wycinku, tylko na całej ścieżce mam wrzucone parę efektów takich, między innymi właśnie z jednej strony to, że najpierw jest ustawiona saturacja na 1, czyli po prostu klip sobie robię czarno-biały, a ja może to wyłączę i wam pokażę. Normalnie klip byłby kolorowy, natomiast ja sobie zaznaczyłem tutaj całą ścieżkę. Z tego tutaj okienka efektów coś przeciągnąłem po prostu tu, bądź na konkretny klip, jeżeli byłbym zainteresowany wrzucaniem czegoś na konkretny klip, ale to za chwilę. Efekty zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, sobie po prostu ustawiłem. One nie są tutaj jakby czasowo zależne. Od początku do końca chcę mieć po prostu właśnie na przykład desaturację, tak jak mam tu ustawione, czyli te wszystkie klipy najpierw sobie ściągnąłem do czarno-białego, po to, żeby potem nadać im kreatywnie jakoś swoją, wiecie, wizję, przelać swoją barwę. Dobra, co ja kłamię. Po prostu barwa tych klipów, jako że nagrywałem to apką w telefonie, się od siebie trochę różni, jest inne światło i tak dalej, więc ja stwierdziłem, że nie będę się pierdolił z dobieraniem barw, kolorów konkretnych pasujących do siebie, to znaczy wiecie, z edytowaniem i tak dalej. Ja sobie po prostu wszystko przefarbuję na fioletowo. I tak też zrobiłem, wybrałem sobie efekt koloryzowania i po prostu sobie tutaj dorzuciłem kolor czerwony. Tutaj wybrałem interesujący mnie odcień, tutaj na saturacji wybrałem nasycenie danego koloru. No i generalnie nie wiem, czy to jest coś więcej do tłumaczenia, po prostu wszystko pokolorowałem na fioletowo. Pojedynczym klipom natomiast nadaje tam trochę brudu, trochę charakteru, chociaż w zasadzie mniejsza o to, jakie efekty. Mówię wam to po to, żeby pokazać, że oprócz przeciągania z listy efektów na klip efektów, możemy sobie też je przeciągnąć z klipu, na który już coś wrzuciliśmy. I tak już analogicznie na tym mam jakieś efekty, mogę sobie po prostu z tego klipu te przeciągnąć tutaj. Jeżeli zaznaczę sobie ten klip, okno z efektami będzie oczywiście puste. Jeżeli sobie zaznaczę ten właściwy klip, no to okno z efektami wyświetla to, co jest tam wrzucone. To jest ważne w tym sensie, że jak czasem sobie coś macie złego zaznaczonego, no i zaczniecie gdzieś usuwać efekty i się okaże, że usuwacie nie z tego, co chcecie, no to będzie potem się trzeba cofać. Dlatego zawsze zwróćcie sobie uwagę, ten podgląd efektów na klipie, czy odnosi się do tego właściwego klipu, na którym chcecie aktualnie pracować. W tym wypadku wiem, który mam zaznaczony, odnosi się do tego, więc ja sobie stąd po prostu te efekty przeciągnę. No i dzięki temu wszystkie będą teraz na tym moim klipie, który wygląda już tak, a wcześniej wyglądał tak. No ale widzicie, wydaje mi się on trochę za jasny, albo może kontrast jest za duży, trochę się za bardzo błyszczy w porównaniu do tego poprzedniego, no więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te parametry teraz tylko na tym klipie już po przekopiowaniu sobie edytować i na przykład zmniejszmy sobie jasność może do 500, zobaczmy, czy to będzie lepsza wartość. Nie. To do 600. Może jest lepiej. No nic. Ja takie poprawki to jeszcze sobie będę robił, bo o Jezu, zrobić coś to jest jedna rzecz, nie? Ale potem siąść do poprawek, to kurwa można coś zrobić w 2 godziny, nie? I jakby dla zwykłego człowieka z boku będzie, o fajnie, już zrobione. Ale jeżeli ktoś się tak, wiecie, emocjonalnie gdzieś tam uzewnętrznia w tym, co tworzy, to te mikropoprawki, to mogą kurwa zająć 2 dni. W sensie bez kitu, nie? Albo 2 miesiące można tak wracać do czegoś. Pozdrawiam moją epkę, która czeka ciągle w piekle poprawek. Chociaż nie, jak to oglądacie, nagrywam sobie z wyprzedzeniem, ale jak to oglądacie, to ona prawdopodobnie, przynajmniej pierwszy single, jest już dostępny. Także ja z wyprzedzeniem mówię. On na pewno już jest dostępny na dole, pod linkiem na kanale Helwetę, które, nieważne, na kanale Helwetę. Kliknijcie sobie tam, odsłuchajcie sobie całą tę piosenkę, dajcie mi feedback, będę wam bardzo wdzięczny. To zapowiada całą epkę, która albo z tym została już udostępniona, albo zostanie na przestrzeni kolejnych dni, albo kolejnych tygodni wrzucona na YouTube'a, na Spotify'a i tak dalej. Także wpadajcie tam, zróbcie tam jakiś ruch, bo wiecie, no, na start epki by się przydało trochę. Jeżeli nie pogubiłem tutaj czegoś, jeżeli nie zapomniałem o rzeczach, których ja używam, tylko teraz mi gdzieś z głowy wyleciały, to prawdopodobnie omówiłem wszystko, czego używam, montując sobie swoje teledyski albo swoje vlogi. Także myślę, że możemy przejść do finalizacji, czyli do renderowania po prostu tego. Tu jest taka kropa czerwona wielka. Jak sobie klikniecie w to,
wyskoczy Wam okienko renderowania. I analogicznie, jak przy okazji ustawiania parametrów projektu, to znaczy template'ów, tak samo sobie template na już gotowy film, na render, możecie wybrać. Ja niezmiennie polecam wybieranie bezstratnej jakości, to znaczy tutaj przy lossless / high quality wybierzcie sobie po prostu profiler 264H. To jest taki obecnie standardowy, jeszcze najbardziej typowy format po prostu wszystkich filmów. Jeżeli sobie potem to wrzucicie na YouTube'a, no to nie powinno być problemu z przekonwertowaniem tego filmu. To znaczy czasem jest tak, że jeżeli wrzucicie w jakimś formacie z dupy, to YouTube da radę, bo pokrywa już bardzo, bardzo wiele formatów, ale będzie tak, że będzie się bardzo długo konwertował, albo na przykład będzie tak, że jakość, w sensie ta HD, wcale nie będzie wyglądała jak HD, bo będzie jakiś problem. Jeżeli dacie sobie H264, to jest najbardziej rozpowszechniony format, więc prawdopodobnie nie będzie, ogólnie na wszystkich portalach, gdzie wrzucacie filmy, nie będzie problemu z tym, żeby on się potem po prostu dobrze odtwarzał. No a jeżeli jesteście jeszcze takimi, wiecie, królami jakości, którzy mają kamerę, która nagrywa w 4K i potem macie wielki monitor, który to 4K Wam obsługuje i odtwarza i macie też super szybkie łącze internetowe i oglądacie wszystko na YouTubie w 4K, no to możecie sobie tutaj wybrać podobne ustawienie, ale dla rozdzielczości 4K, które znajdziecie, no oczywiście kto by się spodziewał, w tym folderze z ustawieniami dla jakości 4K. No i jak zwykle przy renderowaniu takich projektów, czy to muzyki, czy to filmów, generalnie rzeczy się dosyć powielają między różnymi programami, możecie sobie wybrać, czy po prostu chcecie sobie wyrenderować całość, to znaczy od początku, gdzie tylko pojawia się obraz, aż do końca, czy może chcecie tylko sobie zaznaczony, wiecie, strefę zaznaczoną, zone, w sensie na timeline, jak sobie zaznaczycie wycinek, możecie zaznaczyć, żeby on się tylko ten zaznaczony wyrenderował. Mamy tutaj jeszcze więcej opcji, na których ja się nie znam. W sensie, przyznaję się szczerze, nie, więc nie będę Wam omawiał tego More Options, bo nic tutaj nie ogarniałem. Po zaznaczeniu sobie wszystkiego, co chcecie, wybraniu odpowiedniego profilu, wybraniu, czy ma się cały, czy tylko fragment wyrenderować, no klikacie sobie tutaj na Render to File i w zasadzie tyle. I Wam się render... Nie, stój, kurwa. No, i Wam się renderuje. Także dziwnie mi będzie zaraz montować to, co teraz nagrałem, znowu w tym programie, w którym mówię o tym programie i potem to wyrenderuję, ale to nic. Zaraz zrobię to. Was zapraszam do niezmiennie subskrybowania kanału. O, powoli zbliżamy się w ogóle do tego magicznego 1000 subskrypcji, także jeżeli chcecie, to subskrybujcie, będziecie wtedy na bieżąco. Jeżeli już mnie oglądacie regularnie, to ja Wam dziękuję bardzo, bo to jest dla mnie, no wiadomo, że fajna sprawa. Zapraszam Was wszystkich, żebyście sobie zobaczyli ten singiel, który jest wydany. To będzie pierwszy link w opisie. Na pewno go nie przeoczycie, ja na pewno jakoś opiszę go, żebyście wiedzieli, że tu klikając zobaczycie moją nową piosenkę, będziecie mogli sobie sprawdzić po prostu to, co tutaj omawiałem i ja będę bardzo wdzięczny, jak mi tam dacie feedback. Widzimy się za tydzień w środę i to chyba wszystko. Także na razie. Dziękuję. Trzymajcie się.